Pani starosto, jakiś czas temu w starostwie powiatowym w Wałbrzychu odbyło się spotkanie związane z uruchomieniem przewozów autobusowych. Mam tutaj na myśli wykluczenie komunikacyjne. Jest to program rządowy. Myśleliśmy, że będzie to nieco wcześniej wprowadzone w czyn, ale nie zasypuje pan gruszek w popiele i działacie. Tak, szanowni państwo, liczyliśmy, że uda nam się ten program uruchomić wspólnie z powiatem kamiennogórskim, z PKS-em Kamienna Góra. Tutaj te uzgodnienia już były bardzo zaawansowane. No niestety zmiana prezesa spowodowała, że poszły one jakby w niepamięć, trzeba byłoby wszystko zaczynać od nowa. Spotkaliśmy się z włodarzami gmin Ziemi Wałbrzyskiej i wstępne ustalenia są takie, że jednak idziemy w kierunku powołania swojego związku do realizacji tego zadania, bo przypomnę, że gminy mają bardzo duży problem nie tylko z komunikacją, ale przede wszystkim z dowozem dzieciaków do szkół i myślę, że łącząc siły jesteśmy w stanie zrealizować. W tej chwili został rozesłany do tych gmin statut nowego związku do konsultacji, czyli został opracowany ten dokument. Chcemy powołać w życie Powiatową Komunikację Samochodową Ziemi Wałbrzyskiej. Myślę, że nowa perspektywa finansowania otwiera przed nami też duże szanse do tego, aby pozyskać w ramach środków unijnych nowe autobusy i tu mówimy o autobusach o napędzie elektrycznym, czyli będą one bardzo ekologiczne, wpisywać się w turystykę i krajobraz Ziemi Wałbrzyskiej. 300 000 ze strony powiatu dzisiaj uchwalone w uchwale budżetowej, także środki do działania mamy, chęci do działania mamy. Myślę, że na początku stycznia już konkretne spotkanie z włodarzami w celu doprecyzowania zapisów statutu. Właśnie chciałabym zapytać o tą perspektywę czasową. Kiedy ruszą pierwsze autobusy w teren i zaczną wozić ludzi? Pani redaktor, chcieliśmy, aby pierwsze autobusy ruszyły z dniem 1 stycznia, bo to się tak podaje datę 2020 roku. No niestety zmiany na stanowisku kierowniczym w PKS Kamienna Góra spowodowały, że ten partner nie będzie w stanie realizować tych założeń, które mieliśmy poustalane. Myślę, że rok 2020 będzie rokiem, kiedy ta komunikacja wyjedzie. Liczę na to, że 1 września pierwsze autobusy nowego związku rozpoczną realizację zadań i to jest taki cel, który gdzieś tam sobie stawiamy. To jest bardzo dużo dokumentów, bardzo też czasochłonne organizowanie tego przedsięwzięcia, bo proszę państwa, najłatwiej by było, gdyby w powiecie wałbrzyskim był PKS, czyli Państwowa Komunikacja Samochodowa, więc w tym momencie to są tylko środki, rozkłady, wniosek i ruszamy. No my tego nie mamy. Musimy przygotować szereg dokumentów, musimy albo wyłaniać operatora, albo zawierać porozumienie. Tak jak pani tłumaczyłem, no porozumienie było wstępnie, zasady określone, później partner się zaczął wycofywać. Dla mnie partner, który nie dotrzymuje słowa, nie jest wartym partnerem do realizacji, więc idziemy w inny pomysł. Myślę, że ten pomysł, który się urodził w naszych głowach, bo to nie jest pomysł stricte Krzysztofa Kwiatkowskiego, daje dużą szansę na realizację tego zadania i mam nadzieję, że biedny powiat wałbrzyski z pięknymi i bogatymi gminami Ziemi Wałbrzyskiej stworzy Powiatową Komunikację Samochodową Ziemi Wałbrzyskiej.